Dzień dobry Państwu, witam Państwa, Arnold Lis w audycji Echo Biznesu. Dziś Państwa i moim gościem jest Pani Anna Zawiślak, psycholog, seksuolog, terapeuta par i małżeństw. Dzień dobry Pani. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. A dziś porozmawiamy o tym, jak relacje rodzinne wpływają na naszą pracę i biznes. Kiedyś uczestniczyłem w takich warsztatach biznesowych, gdzie trener zaczął od relacji rodzinnych. Wszyscy się oburzyli, przecież to są warsztaty biznesowe. A pan wtedy powiedział, że jeżeli nie poukładacie sobie relacji domowych, rodzinnych, to taki sam bałagan będzie w biznesie i w pracy. Na ile jest w tym prawdy? To prawda, to jak funkcjonujemy w domu wpływa na naszą pracę i odwrotnie. Praca wpływa na nasze funkcjonowanie w domu. Jeśli przenosimy pracę do domu i nadal odbieramy telefony, sprawdzamy pocztę, przesiadujemy przed komputerem, nie mamy czasu na bycie takim odłączonym. Nie mamy czasu wtedy na rodzinę, na przytulanie się, na spędzanie wspólnego czasu, na intymność, na bliskość i na seks. Najgorsze, co może być, to chyba komputer w łóżku, tak? Laptop. Tak, tak. Czy palmtop. Dokładnie. Miałam taką parę właśnie, która potrzebowała mojej pomocy. Zgłosiła się do mnie żona pana, który przychodząc do domu włączał komputer, zasypiał z nim, cały czas wisiał na telefonie. Było to dla niej bardzo trudne. Stracili porozumienie i zgłosiła się do mnie o pomoc. Rozumiem. A jak relacje w pracy? Z Pani doświadczenia, tak? Aha. Z tego, co się dzieje w domu. Może też tak być, że relacje tutaj w domu są niepoukładane. Do końca ten związek nie jest taki, jakbyśmy oczekiwali. I te relacje przenosimy do pracy. Uciekamy w tą pracę. Często w pracoholizm. Także te relacje tutaj... Tak jak w przypadku tego pana, o którym pani wcześniej wspomniała. Tak, dokładnie. To już chyba jest pracoholizm. Tak? Chyba też trzeba bardzo uważać, żeby nie wpaść w to, tak? Tak, tak. Jest to chyba taki sam nauk, jak wiele innych, jak tytoń, alkohol, czy inne problemy. Tak, poza tym przytłoczone pracą kobiety nie mają ochoty na zbliżenia. Mężczyźni mają kłopoty z zaburzeniami erekcji czy z przedwczesnym wytryskiem. Panowie są również często uzależnieni od czatowania, od filmów, od treści pornograficznej i w takich relacjach nie potrzeba ani zaangażowania, ani bliskości, ani wysiłku. I często właśnie wybierają coś takiego dla siebie. Zamiast zwykłej rozmowy, tak jak pani powiedziała, porozmawiania, przytulenia się i tak dalej, tak? Dobrze, a jak temu przeciwdziałać, proszę powiedzieć, z pani doświadczenia? Trzeba pamiętać przede wszystkim, że na wiele takich decyzji zawodowych mamy wpływ. Możemy mniej pracować, możemy próbować porozmawiać z szefem, możemy zmienić też kwalifikacje. To są trudne dla nas decyzje, ale tutaj stawką często jest związek czy relacja. Każda para powinna podejmować decyzje wspólnie. To jest bardzo istotnie. Rozmawiać ze sobą. Niektórzy myślą, że praca dotyczy tylko jednej osoby, a tak naprawdę dotyczy pary. Nawet jeżeli jedna osoba nie pracuje. Dokładnie. Więc każda decyzja ma wpływ na życie drugiej osoby. Trzeba pomyśleć, zastanowić się nad tym, co można zrobić, tak? Jak może przeorganizować czas. Można rzadziej na przykład robić zakupy, zrezygnować z dodatkowych zajęć, na przykład z angielskiego, tak? Można na przykład ustalić wspólnie z partnerem, że raz w tygodniu wyłączamy telefon, nie odbieramy poczty i spędzamy tylko ten czas we dwoje. Najważniejsza jest rozmowa i jeżeli nie możemy w jakiś sposób sobie dać radę z tym, to zawsze możemy zaczerpnąć porady specjalisty, który zajmuje się taką terapią par i małżeństw. Rozumiem, najlepiej codziennie przeznaczyć czas dla siebie, tak? Tą godzinę chociaż po to,
żeby móc porozmawiać, wyłączyć telewizor, tak jak pani powiedziała, wyłączyć telefon komórkowy i po prostu porozmawiać, tak? Dokładnie. Jak minął dzień chociażby, tak? Tak. Przede wszystkim możemy nawet ustalić, kiedy możemy to zrobić, prawda? Że może być to taki dzień, tak jak już powiedziałam, w tygodniu, kiedy my jesteśmy tylko dla siebie, kiedy jesteśmy wyłączeni. Czyli weekend, tak? Na przykład weekend. Dobrze, a jeżeli chodzi o pracę, z pani doświadczenia, z tym, co się dzielą z panią, pani pacjenci. Przy takich, powiedzmy, zaburzonych relacjach, co się dzieje w pracy, tak? Czy w biznesie? Jak na tym cierpimy? Cierpimy na tym, że nie dajemy sobie właśnie często rady nad takim nadmiarem obowiązków. To jest też tak, że... Czy bierzemy za dużo? Bierzemy za dużo i też występują różnego rodzaju inne problemy psychiczne. Popadamy w depresję, również zaburzenia lękowe, zaburzenia paniczne przed wystąpieniami, przed rozmową z szefem, tak? Jest to takie błędne koło. Im więcej jest tego stresu, im więcej nadmiaru obowiązków, tym mniej sobie radzimy i tym jest trudniej. To tak jak jeden z moich znajomych ma wielki problem z poproszeniem o podwyżkę, tak? Mhm. Z tego powodu też cierpią jego relacje rodzinne, bo są problemy finansowe. Mógłby, powinien, już jest na to czas dostać, ale nie ma odwagi. I dodatkowo to działa w drugą stronę. Na wszystko mamy wpływ, także po prostu tu jest to, że musimy mieć taką refleksję nad samym sobą i przede wszystkim rozmawiać, tak? Rozmawiać tutaj z rodziną, z najbliższymi, z przyjaciółmi, nie zamykać się na wszelkie problemy. Mhm, że u mnie wszystko w porządku, tak? Tak, tak. Po amerykańsku, tak? Dokładnie. Dobrze. Drodzy Państwo, znajdźmy codziennie czas dla siebie, znajdźmy codziennie czas, chociaż parę minut dla rodziny, oddzielmy pracę od domowych relacji, od domowych obowiązków. Bądźmy w domu tylko dla siebie, bądźmy w domu, a nie w pracy. I w pracy bądźmy w pracy, a nie w domu. Dokładnie. To na pewno nam pomoże jakoś poukładać swoje życie, relacje w pracy i w biznesie, a jeżeli sobie nie radzimy, zawsze możemy skorzystać z pomocy psychologa. Nie jest już to wstydliwe, tak jak kiedyś, tak, że nie można było, bo co ludzie powiedzą. W związku z tym warto też korzystać z pomocy. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Moim i państwa gościem była pani Anna Zawiślak, psycholog, seksuolog, terapeuta par i małżeństw. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do usłyszenia państwu. Arnold Lis.